Witam Państwa na spotkaniu z kolarzami, którzy będą reprezentować nas na letnich igrzyskach w Tokio. Szybko przedstawię gości. Witam Pana Prezydenta Grudziądza Macieja Glamowskiego, Pan Mateusza Rudyka, Krzysztofa Maksela oraz Rafała Sarnickiego. Jest z nami także trener Igor Krymski. Pan mechanik Dariusz Migród. Witam też prezesa pana Adama Sieczkowskiego, wiceprezesa Jerzego Szczublewskiego, pana sekretarza Zdzisława Zarymskiego oraz przedstawicieli spółek miejskich, które są sponsorami. I witam pana prezesa Marka Deca z OPEC-u oraz panią Joannę John Błażeńską z miejskich wodociągów. Oddaję głos panu prezydentowi. Szanowni Państwo, dzisiaj kolejne pożegnanie naszych grudziąckich olimpijczyków reprezentujących nasz klub ALKS Stal. Czterech przedstawicieli tego klubu wyjeżdża na Igrzyska Olimpijskie do Tokio. Trzech mamy tutaj z nami, czwarta osoba nie dojechała, ale też myślę, że jest duchem z nami. Chciałbym, korzystając z okazji, przede wszystkim pogratulować zawodnikom tego awansu i występu na Igrzyskach. To już jest wielkie wyróżnienie. Wyróżnienie dla nas też, dla Grudziądzan, że mamy takich świetnych wychowanków naszego klubu. Korzystając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim działaczom, trenerom, sponsorom za wielki wkład, który i wielki wysiłek, który czynią na co dzień na rzecz klubu, na rzecz zawodników. My jesteśmy jako Grudziądz i ALKS Stal bardzo silnym ośrodkiem kolarskim. Mamy wiele osiągnięć i właśnie udział naszych zawodników na olimpiadzie jest tego najlepszym dowodem. Życzę oczywiście jak najlepszych wyników, życzę złota wam wszystkim. Liczymy na to. Wszyscy będziemy was wspierali, będziemy kibicowali i z niecierpliwością czekamy na wasze olimpijskie występy. To tyle tytułem wstępu. Myślę, że teraz mistrzowie się muszą wypowiedzieć, bo oni są najważniejsi w tym tutaj. Sztop zacznij. No, ja miałbym zacząć, przepraszam, że tak wchodzę. No my jesteśmy tutaj, żeby z wami się wszystkimi pożegnać, ale też podziękować za te wszystkie lata, których grudziądcy kibice i działacze naszego klubu nas wspierali. Bo to jest długa droga do medalu olimpijskiego, a jeszcze długa do kwalifikacji olimpijskiej i naprawdę dzięki, między innymi właśnie dzięki ALKS Stal Grudziądz jesteśmy w tym miejscu i dzisiaj możemy pożegnać się z wami, ale liczymy, że będziecie za nas trzymać kciuki dalej, a my pojedziemy i damy z siebie wszystko. Rafał? Ja mam coś dodać jeszcze? Tak. Ja jako tutaj przedstawiciel również mieszkańców, bo jestem mieszkańcem Grudziądza, nie jak moi koledzy, którzy trochę farbowane lisy, ale myślę, że to fajna sprawa, że mogą mieszkańcy Grudziądza mieć swoich przedstawicieli na międzynarodowej takiej dużej imprezie. Myślę, że nie wszystkie miasta mogą się temu poszczycić tym. I dziękujemy, że nas zaprosiliście tutaj na takie pożegnanie i postaram się nie narobić wstydu i godnie reprezentować miasto i kibiców na Igrzyskach. Dziękuję. Dzień dobry, witam. No to ja tak od siebie, to na pewno wielkie podziękowania i dla tutaj prezydenta, władz miasta, dla klubu ALKS Stal Grudziądz właśnie. I nie wiem, czy pamiętają i kibice, i media właśnie, ale ponad rok temu właśnie wspominałem o tym, że ja się postaram, że my się postaramy o to, by trójka nasza właśnie z Grudziądza reprezentowała klub, miasto na Igrzyskach w Tokio. No ja się czuję jakby, że obietnicę spełniłem, bo jest tu nasza trójka. Razem lecimy reprezentować kraj, reprezentować Grudziądz właśnie na Igrzyskach w Tokio. Więc myślę, że to jest na pewno duma i dla miasta, i dla nas, że razem możemy po prostu tam być i wierzę w to, że wy, kibice, będziecie mocno za nas trzymać kciuki, mimo że was tam nie będzie, ale przy telewizorami mam nadzieję, że te kciuki będą trzymane. No i że wrócimy z uśmiechami takimi samymi na twarzy, a może i z medalem i będziemy tutaj się spotkamy za 2 miesiące po prostu i będziemy mogli razem świętować. Tymczasem pani Natalia, flaga. Czekamy na was. Ja wiem, że słuchajcie, z tym będzie problem, żeby tą flagę tam pewnie, ale to jest symboliczna flaga. Trzymajcie.
też symboliczna chwila też. Grudziącka flaga w otoczeniu olimpijskich. W sensie państwo już mogli wystąpić w strojach olimpijskich, czego nie mogli na przykład jeszcze wioślarze, więc